sięga czasów starożytnych. Symbolizuje nieskończoność i wieczność uczuć. Według pewnych wierzeń chroni przed złymi duchami. Zatopiony w niej diament ma symbolizować zgodę i czystość związku. Co to takiego? Oczywiście obrączka, ale jaką wybrać na całe życie? Oto jest pytanie. Jest dzisiaj ze mną pani Ania Łazur, która jest właścicielką firmy jubilerskiej i za chwilę udzieli nam odpowiedzi na te nieco trudniejsze pytania. Na co powinniśmy zwracać uwagę, wybierając obrączki, oprócz tej sfery estetycznej? Podobają nam się zazwyczaj dużo okazałe obrączki, natomiast mierząc je na palec, okazuje się, że tu uwiera, tu gryzie, tu gniecie, nie możemy swobodnie zginać dłoni, prawda? Cały czas nam ona przeszkadza. To jest zabawne, bo jakby pani opowiada historię mojego życia, po prostu dokładnie tak było. No dobrze, porozmawiajmy teraz o próbach, bo myślę, że dla wielu osób to jest cały czas zagadka, o co chodzi z tą próbą złota i czym te próby się od siebie różnią. Jest to odpowiedź na pytanie, ile jest właściwie złota w złocie. Prób rozróżniamy, takich użytkowych prób rozróżniamy kilka. Jest to próba 333 z najmniejszą zawartością złota, próba 585. To jest ta taka najbardziej optymalna oraz próba 750, czyli tak zwane złoto 18-karatowe. I teraz biorąc na przykład próbę 585. Dlaczego 585? No bo zawiera 58,5% czystego złota w 1 gramie wyrobu. Resztę stanowią różne domieszki. Czy to oznacza, że to złoto o próbie najwyższej jest najdroższe i najtwardsze? Najdroższe na pewno, najtwardsze wręcz przeciwnie. Im więcej czystego złota w stopie, tym obrączki są bardziej miękkie. Jaką próbę pani najbardziej poleca, jeżeli chodzi o obrączki? Zdecydowanie próba 585. Jest to próba złota, która jest określona jako najbardziej optymalna, tak? Czyli ona ma bardzo wyważony skład, który pozwala nam na uzyskanie wszystkich właśnie tych wartości, na których nam zależy, czyli odpowiednią twardość, przepiękną barwę. No i właśnie tutaj odporność tej próby na wszelkiego rodzaju zarysowania, na gniecenia jest tutaj znacząco ograniczona, ale też nie ogranicza nam to możliwości korekty rozmiaru czy też późniejszego odświeżania obrączek. A jakie są wady złota o tej najniższej próbie? Złoto próby 333 ma dużą zawartość srebra. Srebro lubi oksydować, czyli pokrywać się taką ciemną powłoką. Ją jest bardzo łatwo oczyścić, natomiast no jest to denerwujące, że jednak cały czas coś nam tutaj wygląda, jakby było gdzieś delikatnie przybrudzone. A co to jest złoto pierwotne? Właściwie mowa o stopie pierwotnym, tak? Czyli jest to stop w jego najczystszej postaci, czyli stop, który używamy do produkcji biżuterii po raz pierwszy. Nie jest on wynikiem przetopienia złomu złota, którego w całej Polsce jest naprawdę mnóstwo. Dlatego też warto upewnić się, czy dany producent obrączek gwarantuje właśnie pochodzenie tego materiału, że dzięki temu to Wy będziecie mogli tworzyć historię swoich obrączek od nowa, a nie są one obarczone jakimiś, powiedzmy, obciążeniami przeszłości. Przeszłości, dokładnie. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest kolor. Wydaje mi się, że takie najbardziej popularne to jest oczywiście białe i żółte złoto, ale czy można jeszcze poszaleć w tej kwestii, czy raczej nie? Dostępnych stopów w odniesieniu do ich barw jest naprawdę dużo. Najbardziej popularne jest, jak wspomniałaś, złoto-żółte oraz złoto-białe. Natomiast zyskujące coraz większą popularność złoto-różowe również można znaleźć w wielu kolekcjach obrączek. Złoto-różowe zdecydowanie fantastycznie wygląda w połączeniu ze złotem białym palladowym. Złoto-białe palladowe, czyli? Białe złoto w naturze nie występuje, więc aby uzyskać jego białą barwę, musimy coś do niego dorzucić. W przypadku białej barwy złota jest to albo nikiel, albo pallad. Jak wiadomo, nikiel nie jest przyjacielem ludzkiego organizmu, potrafi wywołać spore reakcje alergiczne, różnego rodzaju podrażnienia skóry. Pallad jest pierwiastkiem z rodziny platynowców, szlachetnym, w związku z czym no, tak jakby uszlachetniamy już szlachetne złoto-żółte. Niestety jego wada jest jedna, na ten moment jest droższy od złota, no, natomiast wybór jakby obrączek na całe życie nie powinien
dopuszczam być kierowany tylko i wyłącznie kwestiami finansowymi. Na finanse mają jeszcze wpływ takie rzeczy jak personalizacja obrączki oraz dodatki, na które zdecydujemy się w obrączce. Dokładnie. Mówiąc o personalizacji, myślę sobie o grawerach. To jest bardzo popularne wśród młodych par. Większość chyba decyduje się na grawer. Zazwyczaj tak. No. Można przypuścić, że w granicach 99% obrączek, które są produkowane u nas, jednak zaopatrzone są właśnie w grawer. Imiona i data, czy ludzie idą w jakby takie bardziej niestandardowe już rozwiązania, coś kombinują? No zaczynają kombinować. Wynika to z tego, że tych możliwości jest naprawdę wiele. Na ten moment grawer wykonujemy przy użyciu specjalistycznych laserów. Jest to grawer bardzo wysokiej jakości, który jest dość głęboko wypalony i to powoduje, że on nam nie zniknie w przeciągu kilkunastu lat, więc jest bardzo trwały. Lasery mają to do siebie, że dają też nam praktycznie nieograniczone możliwości. Oprócz samych imion, jak wspomniałaś, czy też daty, możliwe są do wygrawerowania przeróżne grafiki, tak? Młodzi nieraz projektują sobie swoje loga na ślub, prawda, jakieś herby. Oczywiście to wszystko jesteśmy w stanie przenieść na obrączki. Odręczne napisy, odciski palców, zapisy EKG, zapisy syntezatora mowy. EKG to jest hit! Tak. Moje tak, serce tak bije dla Ciebie. To teraz chciałam jeszcze zapytać o łączenia złota. Czy pary najczęściej decydują się na dwukolorowe obrączki, czy jednak idą w jeden kolor? No i o tych diamentach porozmawiajmy. Zawsze klasyką są obrączki jednokolorowe. Obrączki łączone po fali no, zdecydowanie są hitem sezonu i ich mnogość, że tak powiem, różnych tych wzorów, połączeń kolorystycznych, właśnie wplatania w nie opraw kamieni no, powoduje, że są to wzory rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Ja wspomniałam o diamentach, ale to nie jest jedyny kamień, który może się w obrączce znaleźć. Oczywiście, poza zwykłym diamentem możemy oprawić również jeszcze bardziej zwykłą cyrkonię, ale możemy również oprawić kolorowe brylanty. A czy macie jakieś rozwiązania dla par, które no nie chciałyby mieć w obrączce cyrkonii? Marzy im się diament, ale to jeszcze nie jest ten moment, w którym mogą pozwolić sobie na tak duży wydatek. W większości modeli obrączek taki diamencik zawsze możemy dołożyć po czasie. Jest to bardzo popularne rozwiązanie, na przykład z okazji rocznicy ślubu pan, pani fundnie taki brylancik, prawda, jako symbol kolejnego roku razem. Czy rodzi się dziecko? Oprawiamy brylancik jako symbol tej miłości, prawda, owoc właściwie tego małżeństwa. Także możliwości jest naprawdę wiele, nie trzeba od razu wydawać dużych środków na oprawę kamieni, gdyż zawsze można to zrobić w późniejszym czasie. Czy jest jakiś taki model obrączki, która jest, nie wiem, najbardziej wygodna, najbardziej rozsądna? To znaczy, wybór modelu obrączki należy brać pod uwagę pod kątem anatomii naszego palca przede wszystkim. Druga rzecz to jest profil obrączki. Dla jednego obrączka półokrągła będzie mega komfortowa, no i dla innego wręcz przeciwnie, tak, gdzieś się nam będzie pijać, coś nas tutaj będzie drażnić i irytować. I jest jeszcze w obrączkach coś takiego jak soczewka. Co to jest i czemu warto rozpatrzeć taką soczewkę w obrączce? Znaczy, ja osobiście nie wyobrażam sobie obrączki bez soczewki. Soczewka jest to nic innego jak takie komfortowe dopasowanie obrączki od wewnątrz. Soczewka niesamowicie ułatwia jej ściąganie oraz zakładanie, zwłaszcza jeżeli mamy predyspozycję do puchnięcia na przykład palców w dni upalne. Dodatkowo ogranicza kontakt obrączki ze skórą palca, co pozwala jej oddychać, także same superlatywy. Czy każdą obrączkę można zmniejszyć bądź powiększyć? Każdą obrączkę złotą teoretycznie możemy skorygować. Natomiast jeżeli mowa o obrączkach wykonanych z innych materiałów, dużo twardszych, typu karbon czy tytan, no ta korekta zdecydowanie jest bardzo, bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. A co w momencie, jeśli są zatopione kamienie w obrączce? Oprawione kamienie zdecydowanie dyskwalifikują obrączkę z możliwości wykonania mechanicznej korekty rozmiaru. Jedyną możliwością jest wykonanie obrączki od nowa. Zazwyczaj jest to granica od 100 do powiedzmy, nie wiem, 250-300 zł, w zależności od modelu, od tego, czy to jest obrączka kolorowa, klasyczna, zdobiona, tylko i wyłącznie te elementy. To na koniec pytania, które na pewno dla naszych widzów są bardzo ważne. Pytanie o ceny. Ja czasami mam takie wrażenie, że jak przeglądam obrączki, to widzę bardzo dużo podobnych do siebie modeli, ale mają one bardzo różne od siebie ceny. Z czego to wynika?
No właśnie chociażby ze wspomnianej próby złota, sposobu produkcji tych obrączek, czy to są obrączki jednokolorowe, czy to są obrączki dwukolorowe, czy mają oprawione cyrkonie, brylanty, a może bez. Ja mam przykład takich obrączek, to jest to dokładnie ten sam model obrączek. Został wykonany w dwóch różnych wersjach. Jedna wersja jest to złoto-żółte, próby 333 i z cyrkoniami o dość niskiej wysokości. Natomiast druga wersja jest to złoto próby 750, białe złoto palladowe, brylanty i dość grube. No i jaka jest różnica w cenie? Bo w wyglądzie faktycznie niewielka. No właściwie trzykrotna. Czyli jeżeli te obrączki właśnie złączonego złota kosztują w granicach 5,5 do 6 tysięcy, tak te obrączki dostaniemy za około 1500. Kiedy młodzi przychodzą do naszych salonów i pytają, ile kosztują te obrączki, my pierwsze co zadajemy pytanie, a ile mają kosztować? Jest miejsce idealne! Jednak niezależnie od ceny końcowej naszych obrączek, nieważne czy one kosztują 450 zł, czy one kosztują 6, 7, 8 tysięcy, powinniśmy zawsze upewnić się, że otrzymamy do naszych obrączek certyfikat. Jest to niezwykle ważna rzecz, gdyż jest to po pierwsze potwierdzenie autentyczności wykonania tego, oryginalności produktu, tak, użytych materiałów, ale również jest to zapewnienie ciągłego serwisu tych obrączek. Moi drodzy, mam nadzieję, że Ania odpowiedziała na wszystkie nurtujące Was pytania, ale jeżeli jeszcze coś Was interesuje, to wpisujcie swoje pytania w komentarze, my postaramy się udzielić wszystkich odpowiedzi. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, jest wartościowy i rozwiał Wasze wątpliwości, to oczywiście dawajcie łapkę w górę, bo tak trzeba. Naciskajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnej premiery, a my z Anią dziękujemy Wam bardzo i mówimy pa! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!